No hej. Hejo, cześć, witajcie moi kochani was w kolejnym maksymalnym vlogu. Dzisiaj pogadamy o memach. Kto pozdrowił znowu Army Maxa, tym razem za donata. I o seriach, które wybraliście wy, bo Strafpool się skończy jakoś w środę. Nie mówiłem o tym na vlogu, kiedy Strafpool się skończy, ale skończył się w środę i wygrały trzy serie, które zaczną się w następnych tygodniach. I tak, na początek pogadamy trochę o memuchach. Ostatnio widziałem na YouTubie mema, czy to, nie, to było na Facebooku, widziałem mema z Fidget. W ogóle to moje włosy, boże, co za rap, what the fuck. Ale tak, gadajmy dalej. O fidget spinnerach. I siedział typek i po prostu, nie wiem, jakoś tak siedział i tak przyłożył długopis tak przez tą dziurkę, tak perfekcyjnie trafił, już tak spojrzał w kamerę i taka muzyka zaczęła lecieć i tak czerwoną twarz miał w ogóle, wiecie, takie ear rave taki trochę był. I ja ostatnio w nocy siedziałem w podkoszulku do bicia żony i tak sobie myślałem, może ja zrobię tego mema. I tak pomyślałem sobie, good idea, zrobię go. I tak siedziałem, chyba była trzecia nad ranem i siedzę i tak przez 5 minut nagrywałem siebie po prostu, jak to robiłem. I 3 razy mi się to udało, ale tylko raz to do filmiku dałem. Tak siedzę i tak perfekcyjnie trafiłem. I też taką muzykę dałem i tak przybliżyłem sobie na twarz, więc możecie tego mema zobaczyć teraz. Więc myślę, że wam mem się podobał. Taki mały film, jeżeli chcecie, mogę więcej takich memuchów sobie robić. Takie inne, wiecie, jakie robię memy. I w ogóle mam nowego fidget spinnera. Znaczy to nie jest mój, tylko to jest mojego brata. I to nie jest ten, który zamówiony, bo ten, co był zamówiony, jeszcze nie przyszedł. To jest dziwne bardzo, bo już mamy piątek. I jeszcze pogadamy o live'ach. Więc dziwne, jeszcze nie przyszedł, ale tego dostał w środę, bo co środę on chodzi do logopedy. I go zawsze taka kobieta przychodzi, taka starsza, i zawsze z nim idzie do logopedy, a potem idzie z nim na plac zabaw i taki inny, po prostu, żeby on sobie poszedł na plac zabaw, posiedził i taki inny, i odebrała go. I w prezencie dała mu fidget spinnera. Takiego czerwonego, tylko tutaj, tak. Gdzie jest mój? Tu jest mój i po prostu ma inne te takie, nie wiem jak się nazywa w ogóle. Ale dostał wreszcie swojego. I ten jeszcze drugi ma przyjść. I jeszcze moja babcia wysłała mi zdjęcie już tych 5, co zamówiła, to przyszły, to w ogóle. What the fuck, za dużo tych spinnerów. Będziemy mieć 8 spinnerów, nie? Może giveaway będzie na spinner. Nie. No i powiem wam, nawet tak czasem biorę sobie, się bawię tym jego spinnerem. Też fajny jest, nie? Taki silnego niż ten mój po prostu. Zabił mi spinnera. No ale tak, i w ogóle nowe osoby pozdrowiły Armię Maxa, to też jeżeli nie jesteście na Facebooku, na grupie Armia Maxa, możecie dołączyć, będzie link w opisie. To jest grupa dla moich widzów, tam jakoś 80 osób jest, coś takiego. I pozdrowiły nas 4 nowe osoby, czekajcie. No. Tak, 4 nowe osoby. Jedna osoba, dlatego że tylko Assassin chciał, Kacper chciał, bo on się śmieje, ej, powiedz, żeby ta osoba pozdrowiła. Ja takie, nie lubię tej osoby, ale mówię, dobra, niech pozdrowi. I wbiłem na live'a, dałem tam donate'a i pozdrowiła. I tylko to dlatego zrobiłem, że Assassin chciał. Więc na początku pozdrowił nas Rafatus. Ja jakoś, ludzie hejtują Rafatusa, ja jakoś nie mam nic z Rafatusa. Czy oczywiście Patola pije, nie wiadomo co, tam gadałem o nim te rzeczy, ale jakoś tam do niego nic nie mam. Więc Rafatus pozdrowił Armię Maxa. Potem pozdrowił Armię Maxa Medusa, bo wbiłem do Medusy na live'a i też dałem donate'a. Akurat grał w Minecrafta. No, nie wiedziałem, że Medusa grał w Minecrafta. I też pozdrowił Armię. W ogóle te światło, sorry, jeżeli jest taki full pomarańczowy, ale moja lampka ma
takie te pomarańczowe coś wokół tego i tak świeci. Więc będę takim trochę chinolem przez tego vloga. Medusa pozdrowił Armię Maxa. Potem pozdrowił Daniel Magical. To 3 razy mu dałem donate'a, bo oni tam gadali, donate'y leciały, tylko ludzi i coś tam gadali. Gocha gadała i tak inne. Bo tak się jego matka nazywa. Nie wiem, ale pozdrowił Armię Maxa i piąteczkę dał. I nawet Gocha dała piąteczkę, więc pretty fucking nice. I jak to wrzuciłem, to Assassin mówi: napisz, żeby Chuk stał. Pozdrowił Armię Maxa i takie: jak ja nie lubię Chuksa, nigdy go nie lubiłem. I mówię: ale dobra, Kacper chce to zobaczyć, dla jaj dam donate, żeby pozdrowił Armię Maxa. I tam on z siostrą robił akurat live'a, to było jakoś we wtorek, coś takiego. I robił z siostrą live'a, to siostra pozdrowiła Armię Maxa i on też to. Teraz sobie zobaczycie, jak pozdrawia Rafatus, Medusa, Daniel Magical i Chuks Armię Maxa. No, ale zajebało, jebany zajmów nie myje. Pozdrowień z Niemiec. Pozdrawiam Armię Maxa. Pozdrawiamy Rafatus, Max. Ale mu nie śmierdziało z japy, tylko... To weź. Ta, ty też i rzucimy tak jak wczoraj. No. Dobra, ja mam 5. Pozdrowienia z Niemiec i pozdrawiam Armię Maxa. Pozdro. Dziękuję. Z Niemiec nawet? Dziękuję. Kom. Dobra. No! Pozdrowienia z Niemiec, pozdrów Armię Maxa. Dziękujemy, Max, piąteczka. Pozdrowienia z Niemiec. Pozdrówcie Armię Maxa. Pozdrawiamy Armię Maxa. Piąteczka, Max, piąteczka. Ja sobie zadam ten trud, żeby zrobić. Więc tak. Fajnie, że pozdrowili Armię Maxa. Ostatnio w ogóle moja mama się śmiała, mówi, żebym pozdrowił Sowy i mój tata do mnie pisze: pozdrów Sowy ode mnie. Wszyscy bekę cisną z Sowy, naprawdę. Teraz chyba nawet live'a niedawno skończył robić, bo mamy teraz 11:30. I nowe serie, które wygrały. Wygrały 3 serie, tak jak mówiłem, 3 serie wygrają i 3 nowe serie będą. Był to Rust sezon 2, Don't Starve sezon 2, Sleeping Dogs Definitive Edition i The Last Guardian. Pierwsze miejsce zajął Rust sezon 2, drugie miejsce zajął Sleeping Dogs Definitive Edition i trzecie zajął The Last Guardian, a najmniej głosów miał Don't Starve. Było ogólnie 126 głosów, bo ja teraz sobie mam tutaj na monitorze włączone. I tak o, 56 głosów, czy 37% ludzi, widzów zagłosowało na drugi sezon Rasta, więc bardzo dużo. Potem 30 głosów na Sleeping Dogsa, to 24% i 24 głosy, czyli 19% na The Last Guardian, więc pojawił się z tego, że najszybciej pewnie się pojawi Sleeping Dogs, tak myślę. Potem albo Rust, bo już za synem się umówiliśmy, kiedy zaczynam Rust, bo jak wiecie, te serie, sezony miały być za synem, to odcinek powinien się pojawić jak coś w następnym tygodniu, coś takiego. Sleeping Dogs też się zacznie i potem się zacznie, jak dostanę już The Last Guardian. W ogóle się wciągnąłem strasznie w Dead Rising 4, kupiłem sobie wczoraj. I od wczoraj mam już 11 godzin, 112 ciekawych miejsc na 163 zeksplorowane, szukam wszystkich znajdziek, 50 chyba, 4 level mam już teraz, pewnie jak zmontuję ten filmik też będę grał dalej sobie w to. I zajebisty jest Dead Rising 4, powiem wam, kupiłem jakoś w 2015 trójkę sobie, ze wszystkimi dodatkami, bo jest zablokowana w Niemczech. Pamiętam, na Allegro chyba kupiłem klucz ze wszystkimi dodatkami. Ile? 45 zł chyba dałem? To grałem i mam tylko 5 godzin. Jest problem, bo strasznie słaba optymalizacja była. Strasznie słaba. Nie ma jakichś wielkich wymagań ta gra, ale optymalizacja jest okropna. Optymalizacja jest okropna. Strasznie słaby port zrobili na komputer, więc za dużo się nie nagrałem w to. I kupiłem sobie wczoraj 4, mówię, dam szansę jeszcze dla Dead Rising i 4 mi się strasznie spodobała. Fajnie, że gram znowu Frankiem Westem i mówię, to sobie kupię 4, może optymalizacja jest już o wiele lepsza. Wymagania są wysokie, ale mój komputer easy wymagania ma i gram na najwyższych ustawieniach graficznych
i zero lagów, zero nic. Zombiaków są tysiące, ja rozwalam tysiące i po prostu nie ma lagów, nie ma nic. Bardzo mi się podobało trochę te, że dodali takie egzoszkielety i takie trochę Infinite Warfare się robi i Advanced Warfare w ogóle z tego. Ale prawie Vapor woli. Ale podoba mi się, gram w to, teraz wszystkie znajdźki zbieram w tym centrum handlowym, prawie mam już sześciutko, bo wszystkie mapy już kupiłem, więc wszystko prawie mam wszystko w Old Town i jeszcze do tych kolejnych nie doszłem, bo dopiero drugą sprawę skończyłem, a jest 7, to skończyłem dopiero drugą sprawę, więc myślę, że też może by się pojawiła seria z tego. No, z Dead Rising, w ogóle widziałem jak youtuber zaczynał dodatek Frank Rising, który pokazuje kontynuację po zakończeniu i miał 50 dopiero 9 level, a ja na drugiej sprawie nie skończyłem, a już mam chyba 54 czy 55, więc no life, przyznam się, jestem no life'em, kiedyś o tym mówiłem, jestem no life'em, w ogóle mam dzisiaj koszulkę w zombie, przyda aż takie dziwne, że grałem w grę, gdzie się zabija zombie i jeszcze mam całą koszulkę zombie. What the fuck? No i tak, teraz live. Jutro, dzisiaj jak to oglądacie, który to jest 9.06.2017, o godzinie 19, 9 czerwca o godzinie 19 będzie live. I będzie, to nie będzie live z ekipą. To będzie live samodzielny, bo też chcę zacząć robić takie live'y, gdzie sobie na przykład na spontanie będą też live'y, mówię wam, takie niezapowiadane, ale chcę też zacząć robić live'y, gdzie będę po prostu samemu sobie siedzieć, będę grał na przykład w gry single player'owe, a nie zawsze tak jak ja siedzę z ekipą, gramy w to i potem się kończy na tym, że gram w klasę, tak. Więc będziecie mieć w linku StrawPoola, co chcecie, żebym grał na live'ie. Jedną z opcji na pewno będzie Dead Rising 4, żebym sobie dalej grał. Drugą opcją pewnie będzie, żebym skończył Cluster Trucka. I jeszcze jakaś gierka na pewno będzie. Więc będą samodzielne live i będą też live na spontanie, żebym ja mógł sobie samemu pograć, a nie tylko z ekipą. Bo nie zawsze z ekipą jest co grać, a głównie Overwatch. W ogóle w tym tygodniu ma być Double XP Weekend w Overwatchu, z czego bardzo się cieszę, będzie na pewno odcinek z Overwatcha i będę na pewno wbijał 120 level, taki sobie próg dałem, żeby wbić 120 level na Double XP Weekend, bo wiecie, Double XP to się dwa razy szybciej levele będzie wbijało, a jak ja umiem na przykład wbić po 5 leveli dziennie, to będę wbijał po 10 leveli dziennie, więc może wbiję do 100, taki mój próg to jest takie 120, 125, mam już 103. Więc dzisiaj pewnie sobie może jeszcze zagram turniejówkę, żeby wbić 104, bo mi chyba brakuje tylko 3000 do 104 poziomu. I też będę wbijał levele, żeby zdobywać skrzynki i jeszcze mieć szansę na zdobycie nowej Zarii, Mei lub Genjiego, bo to są chyba jedyne skiny, których mi brakuje. I najbardziej to chciałbym mieć tego Genjiego. No to oczywiście nowy Genji wygląda jak Power Rangers. Ale chętnie bym chciał go mieć, mój kolega z Kuba, z którym ostatnio grałem na live, on strasznie chce mieć tego nowego Genjiego, ale dalej mu nie wypada, ale jego jest problem, że on po prostu chce tego skina, ale mało gra w Overwatcha. Ostatnio chcieliśmy wbić te 3 skrzynki, to chyba wbiliśmy tylko 2 i mi brakowało jeszcze 2 meczów, żeby wbić trzecią, a im po 3 mecze, bo przed tym jak zacząłem z nimi grać, zagrałem raz Capture the Flag i raz 1-1. To wygrałem obydwa te mecze, to oni mieli, nie, oni chyba dopiero wtedy zdobyli tą drugą skrzynkę i się wkurzaliśmy, bo nie mogliśmy 3-3 wygrać, więc oni się zaczęli, znaczy nie jego kolega, który w ogóle, na którym jego koncie Kuba gra, jak nagrywamy odcinki, czyli ten Showtime, Kuba strasznie zaczął się wkurzać, że, nie, że przegrywamy i odechciało mu się po prostu grać i poszedł sobie. Więc ja potem zagrałem jeszcze jeden mecz, to wygrałem i już trzeciej skrzynki nadal jeszcze nie dobiłem, bo potem sobie o 4 rano pomyślałem, zagram jeszcze pół godziny i zaraz pójdę spać, może wygram. To grałem przez kolejne 30 minut i nie wbiłem tej skrzynki, bo grałem głównie Capture the Flag, sobie chciałem pograć i jakoś nie pykło, więc sobie pomyślałem, idę spać, więc dzisiaj może wbiję jeszcze trzecią skrzynkę.
więc byłoby fajnie. No to więc ludzie, to było na tyle w tym maksymalnym vlogu. Widzę, że wam się maksymalne vlogi podobały. Tak naprawdę ostatnio wam się też podobał filmik, który był w ogóle na spontanie zrobiony. Nawet nie myślałem, że takie coś nagram. Sobie taką wymyśliłem. Admirał po raz pierwszy słucha XXXTentacion. To było w ogóle na spontanie. W ogóle nie myślałem, żeby to nagrać. Będzie seria też w ogóle na coś, że moja mama reaguje. To takie ściągnięte z Ameryki, ale też będę chciał z nią takie coś nagrać. Mama lubi strasznie rap i chciałbym jej pokazać różnych raperów, których ja słucham. I tak. Więc wiedziałem, że on się to podoba, więc będzie więcej filmów takich z Admirałem. I tak ludzie, to by na tyle w tym maksymalnym vlogu. Już całkiem długi jest, dłuższy niż niektóre codzienne vlogi, które nawet nagrywałem pod koniec tego, jak nagrywałem już codzienne vlogi. Więc myślę, że wam się vlog spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę. Wiedź, w link w opisie, wbijcie też na Strawpula, na którym będzie chcą sobie jutro pograć na live samemu. I tak, chciałem też podziękować dla mojego widza Wiruspera, którego mam na Steamie, który chyba już dał mi w prezencie 3 gry na Steam. Dziękuję ci bardzo za to, może obczajmy je też sobie na live tako. Więc Strawpul w opisie. I myślę, że mu vlog się podobał, zawsze pójdź w górę. I wanna take that ride, yeah, I'm gonna press my line.